Siemaneczko, witam Was na moim kanale, na moim już 13 odcinku z Farminga 2019. W dzisiejszym odcineczku porobimy sobie opryskanie na naszych nowych dwóch polach. Znaczy, nie że nowych, no ale trochę sobie poza odcinkiem pobawiłem i sobie robiłem to, co mówiłem na wcześniejszych odcinkach z lasu. I już się nie bawiłem w cięcie tych drzewek. I no od razu po taką maszynę i wytegowałam je. No i patrzcie, jaki efekt. Równe pole, elegancko. Teraz tu można pracować. Teraz są prawie, że nie no, nie dwa razy, no ale trochę doszło. Mam nadzieję, że tego zboża będzie jak najwięcej. Bo robiłem to czasowo, no bardzo długo. Nie będę wam mówić ile, a to jeszcze nie wyrwanie ten chwalnik. Mam nadzieję, że dzisiaj tutaj wapno wyteguje. Szkoda mi tego pola będzie, no bo chyba, że jakbyśmy mieli konie, no to wtedy trzeba byłoby gdzie indziej. Kurde. I wyciągnęmy oprysk. Bo nie będzie jeszcze ten oprysk, bo może nie być. Ale to jest nie ten, to jest ten. Tak. To jeszcze cały ten oprysk jeszcze z początku odcinka. Z początku serii. Dobra, płyn nawozowy, dobra. Mam nadzieję, że mi styknie tyle, co mam. Tego się nie spodziewam. No i to praktycznie wszystkie drzewa, jakie drzewa tu rosły, zostały wywalone. Korzenie też. Miałem robić z tego odcinek, ale to był bardzo długo mi odcinek zeszedł, bo jeszcze samo oranie mi zeszło. Bo nie orałem tego typowym fendem, jakim tutaj mam. Tylko sobie wpuściłem największy cionie, jaki jest w Farmingu. Największy pewny. Tak, żeby to zrobić jakoś, no nie? No i mam nadzieję, że efekt jest dobry. Wszystkie pola równiutkie, dwa inne, jakie miałem. Tamto pole będę kiedyś kopywać, czyli tamto. To sobie tak samo granice i sobie prosto, ładnie zrobimy. Nawet już nie patrzyłem na ten asfalt, co tutaj jest. No bo praktycznie nie ma jakiejś wielkiej różnicy. Ładnie, że są pola równe. Czy na przykład belki, jak będę prasować, to nie będą spadać, a tak to. To sobie no, mam jakiś, mam problem, no kurde, no bo mam tutaj tą omijankę, to się nazywa, to jest budka leśnicza, a nie wiem, co z nią zrobić za bardzo. Ponieważ, że nie wiem jak to się obsługuje, żeby to usunąć, a fajnie jakbym to usunął, no nie? No wtedy czy obierze, czy coś co znowu robi, no nie? No i to jest znowu ta chatka też. No i kurde, nie wiem jak to za bardzo się pozbyć tego. Tak samo jak tego. A ja myślałem, że to padło. A, no to fajnie teraz się będzie robić. Bo ja myślałem, że to będzie niewygodnie tutaj, że trochę jeszcze bardziej tą trawą. A tu się dobrze robi. Czy zakręcać, czy coś. Poprzeczniaki się porobi. I będzie się kosić zboże. No kurde. To mogą trochę więcej, ale to jest też właśnie duży opryt, bo kombajnem czy czymś innym to nie będę mieć problemu, no nie? No ale tym, bo to szerokie, to takie srakie, ciężko jest trochę. Ale ogólnie, takie pole jak były wcześniej, no to mało było, no to jak to było prawie, że spod to co teraz. A tyle jeszcze mi doszło. No i tu jeszcze na przodzie ile mi doszło. To jak mi się wydaje, to ładnie to zrobiłem, ale to musicie to ocenić. Mam nadzieję, że w tym odcinku, jak dobrze pójdzie, to sobie zrobimy wapno jeszcze. Nawet przystoi, nie mam ani zakręcania, ani nie, ani nic. A teraz cztery razy pole objedziemy. Widać ten efekt, że już pół pola nie ma.
A wcześniej to przyjechałeś parę razy. Jak to było jeszcze tutaj? Trochę jeszcze poszerzyliśmy. No dobra, jak też nikomu na razie nie mam. Zwierząt jakichś innych też nie mam. No to innych problemów nie mam. No nie, no to mówię sobie, a to sobie poszerzymy. No i teraz się mam. Tam sobie jeszcze poszerzyłem przy samej ścianie z tym. No szybko nam to idzie dzisiaj. Nie to co z tym drzewem wcześniej, co nam przyszło na sobie. To w sumie mogłem jeszcze trochę zrobić, ale to mi się nie chciało za łatwo. No to tak krzywo trochę. No bo to jest tak, to jest prościutko fajnie. A na samym początku jeszcze bardziej jest, no nie? No i... To jest tak, by było wszystko proste. A jak siedzi, to jest tak krzywe. No kurde, chyba że taka orka jest. Ale bardzo fajny efekt, trochę zainwestowałem, ale to mówię, to już nie będę tymi pieniędzmi tutaj normalnie się na grze rozwijam, no bo to tak trochę byłoby lipa, no bo trzeba byłoby praktycznie z pół miliona jak nie więcej zainwestować w to. Ale chodzi mi w same ukształtowanie terenu, nie? No to pół miliona trzeba byłoby dać. I do tego jeszcze koszty dochodzą czasochłonne, czyli wytegowanie tego kurczaczki. Wytegowanie lasu, czas stracony, bo w tym czasie w pola nie inwestuje za nim nic. No i kolejne straty, tak jakby nie patrzyli, no nie? No i myślę, że w kolejnym odcinku, jak dobrze zdążę, mogę nawet, raczej zdążę. Dopiero, o, mam dopiero 6 minut. Wcześniej to się robiło, to kurde, to... No i ma tych takich niepotrzebnych tych. Ciągle tak w koło, no nie, a tu... No jest efekt, bardzo mi się to podoba. Ja będę inwestować w inne pola, czyli tam dalsze, no to tak samo sobie zrobię, nawet nie będę się patrzeć, wszystko tak sobie wyglądam. Ten pad jest taki dobry, że każdemu to polecam. To jak na przykład tutaj naprzeciwko, co tutaj ta góra jest. To jest, no niewiadomo tak ładno robić, pod górę wszystko. Szkoda, że i na tej drogi się nie da przekształcić, bo bym kurde wszystko sobie na jedno kopyto przerobił. Jakbym mógł, miał takie możliwości, to bym całkowicie inaczej przerobił tą mapkę. Bo jest dobra mapka, ale no na przykład nie ma takiego takiego moda, co na przykład jak chce usunąć niepotrzebny teren, no to się usuwa w takiej sytuacji. No nie, ja nie mam możliwości tego, niektórzy youtuberzy na tak mogą. Bo umiem takie coś obsługiwać. O kurde, tutaj. Tak nie miało być. Co jest, kurde? A to taki mały szczegół jest, no. Bo no, bo trochę trawką weszło w pole, a to tam. Jak tam kiedyś by dograć, to może się poprawić. No i ciekawi mnie, czy tyle wapna, co mam, to mi starczy na takie dwa gigantyczne pola. No ale praktycznie jakbym wytegował sobie tą budkę i to, no to miałbym bardzo dużo wtedy. To jeszcze więcej bym noszę, jakbym miał tej granicy, to kolejny pasek bym noszę. Tak najbardziej, bardzo mnie ciekawi, ile z tego kurczaczki, kurde, na rzecz zapomniał, ile z tego będzie plonów. W sumie to nie wiem, czy gospodarstwo w innym miejscu zrobić, a tu mieć pola. No właśnie nie wiem. No tak to jakbym się rozwijał, no to wtedy tu praktycznie połowa z tego... Nie no, z połową może nie, ale tu trochę ubędzie, na przykład jak tu konie, krowy, to takie dojdą. Chyba że wywalimy tą stodołę głupią. Bo i tak nic nie daje, a inne miejsce zajmie. No i to jest wszystko ładnie porobione. Sam to robiłem. Dzisiaj sobie robiłem, a dzisiaj mamy 22 stycznia. A, miałem pozdrowić mojego kolegę Mateusza P.
i Adama jeszcze miałem pozdrowić. Ponieważ chcieli, żeby mi pozdrowić na odcinku, no to ich serdecznie pozdrawiam. Fajne mordeczki. Kurde, teraz to bomba z tego pola, z tego wokół. Mam nadzieję, że jak dobrze pójdzie i się dorobię, to jeszcze tamte pole tak przerobię. Tamte dalsze kiedyś. Ale to wtedy na tą drogę już nie będę patrzeć. Chyba, że wtedy byśmy tą drogę nawet przerobili. Jakbym mógł, to bym to lepiej przerobił. No, ale nie mogę. Smutno mi. To bym sobie to lepiej przerobił. Dałem sobie takie, takie możliwości, żeby na przykład ten budynek usunąć. No nie. Na tej drodze na przykład ją przekształcić, bo też się nie da. Przynajmniej nie umiem. Kurde, ten traktor ledwie z tym idzie. A, bo się tu robię. Kurde, jeszcze mi oprysku braknie, no ja pierdzielę. Nie, no może mi starczy. 20% jest. To tak trochę krzywo zrobiłem, ale nie miałem tak pod kątem zrobić. Ale i tak mam nadzieję, że... Jeżeli wam się te dwa pola podobały, jak je zrobiłem, to łapeczka musi być zostawiona. I będziemy, jak będziemy siać, to każdy obstawi ile z tych pól maksymalnie będzie zboża tego owsa. Bo to w konie pójdziemy raczej. To każdy obstawi ile to będzie ton owsa. To ja nawet nie wiem sam jak to obstawić. Może to będzie, na pewno będzie więcej niż wcześniej, no ale ile będzie, no to nie wiem. To teraz trzeba będzie więcej w nawóz, nawóz inwestować. To znaczy w oprys bardziej. Wapno trzeba będzie większej ilości kupować. Matko. Koszty niesamowite dla mnie. Jak stamy czasu? O, 12 minut. To praktycznie zrobimy ten wapno. Będziemy kończyć odcinek. No to nie będziemy zaczynać kolejnych prac, bo to nie ma sensu. A tak to dzisiaj skończymy oprysk, no i trochę wapna zaczniemy. A w kolejnym odcinku, no to tam nic nie zostanie, no jak posiać coś. Później jakąś trawę się zrobi. Później się zainwestuje, po koniach się zainwestuje w kolejne pole. Czyli dalsze już pola praktycznie. No to praktycznie będzie no... sobie konie robić i przy okazji będzie jeszcze hajs z tych zboża leciał na przykład, nie? Później jak się na przykład zbierze tą trawę, to się znowu na przykład zasieje soję czy co to tam. Teraz to przynajmniej już nie będzie tych odcinków z lasu, bo to land się skończył i to co było do wycięcia, to przez... No przez pewien... O kurde, troszkę z tym brakło. Szkoda, że tam tak krzywo wyszło, ale to tak nie dało się wyprostować. Co by tu zrobić? Aha, dobra, zalejmy sobie do pełna. I weźmiemy paletę kolejną. Dzisiaj nagrałem już prawie że trzeci odcinek. A dzisiaj mamy środę. Środa, dzień dobry. Ale chodzi mi o tego ze sklepu, no nie? To będzie fajne powiększanie pola. No tu to będzie roboty. Roboty. No i dobra, se kupimy... Ile tu mieliśmy tego se kupić? Palety... Spójrzmy na nawóz, kup.
No i dobra. Lecimy i kupujemy. Czyżby będzie 100%? Jak ja to teraz robię? Kombinacja jakaś jest teraz do domu. O, będzie git. Dojedziemy, dojedziemy. Szkoda, bo mi się spieszla, tak to bym to sobie wziął. Kurde, nie no, kusi mnie, trzeba wszystko wziąć. Kurczaczki. Kurde, zestaw fair jest. Starczy już na cały sezon. Tu prawie mieliśmy cały opryskiwacz i praktycznie poszło wszystko. Dobra, chuj tą paczką. Mamy, że róg będzie zablokowany. Czyli prawie 600 litrów poszło. Nie wiem, ile tam jest, może więcej nawet było. Nawet nie wiem, czy nie był pełny. Czyli nawet 1300 mogłoby być. Czyli jest naprawdę wielka różnica. Dobra, wywalimy to sobie i jedziemy pryskać. Wapna mamy bardzo malutko, może nam braknie nawet. Mam nadzieję, że to jeszcze na dwa razy weźmiemy. No ja mam takie duże pole, a kombaj taki malutki. Nie wiem czemu, ale za każdym razem, jeżeli wstawię film, to mi się te komentarze włączają. No kurde, no ja ci nie mogę. No. Ja się pytam, dlaczego to się włącza. Niby 13 odcinek, a jeszcze pecha nie mamy. Czyżby to jest szczęśliwa trzynastka? Kurde, a tu tak, takie to polują. A u nas to tak prościutkie. W sumie to nawet nie wiem, czy tą granicę dobrze zrobiłem. Ale tak na oko to robiłem. No bo tak myślałem, że jak na przykład ten budynek, no nie, no to tak idzie, o. Nawet trochę większą zrobiłem niż wcześniej była. Bo wcześniej to była na jedną albo... Bo to jest takie krateczki są i co krateczkę, to jest wyżej na przykład to malowanie, czy ukształtowanie terenu, no nie? Jeżeli ktoś chce się łatwo, to ino tak tym. Tym modem, lizard, coś tam i to jest na zasadzie taki, ma z przodu takie coś, co tak, kurde, robi trociny, no i wjeżdżasz sobie, na przykład pocięte drzewo takie małe, no nie, jak zapałki, i wjeżdżasz sobie w to, a to od razu to tak steguje, nawet tych trocin nie robi, no znika drzewo i korzeń nie wszystko tym zrobisz. Ja to się dzisiaj tym pobawiłem trochę. To mówię, że perfekt. Kurde, tak mi schodzi dzisiaj z tym opryskiem, że ja pierdzielę. W sumie to chociaż plus, bo i no praktycznie zostaje zasiać i tyle. Bo raczej będziemy siać tym od razu prawo siewem, czyli od razu już. Z tym, no kurczę. No i dobra, teraz tu pytniemy i jedziemy z wapnem. Dobrze sobie przygotowałem wcześniej. To już było kiedyś, kiedyś to w odcinku sobie przygotowałem.
Trzeba będzie na łyżkę założyć. Bo kurde, żeby nie za bardzo coś jechać. Tutaj nawet szybciej niż opryskiem, ale tutaj w wapno leci. Obym to dzisiaj skończył na odcinku. Kurde, jak to tak będzie leciało, to nie wiem. A tu będzie parę przejazdów. Mogłem w sumie sobie zainwestować w tą oryginalną wapniarkę, ja to taką z modów sobie pobrałem. Kurde, 40% na jeden przejazd. To nawet jak tu wapno idzie. Wcześniej to chyba 3-4 razy, a teraz co dwa przyjazdy będzie. O kurwa, wypierdzieliliśmy się, a ja mówiłem, że nie pecho. No nie, no tego to się nie spodziewałem. Pechowa dzisiaj jest ta 13 jednak. Wyrabiaj przez taką sytuację, nie skończymy odcinka, wciela chuj. Nie, no trzeba będzie od razu po koniach inwestować w większy rozsiewacz. Chodzi mi większy pojemnościowo, bo tam jest 9 ton, ale jest mniejszy rozrzut. Kurwa, jeszcze nie na swoje pole dam, ja pier. Sąsiada widzę. Sąsiad dobry człowiek. Nie wkurzę się, że mu tam trochę wapna dałem. Nie no, ale to trzeba inwestować od razu w większe maszyny do wapna. Tu będzie jeszcze parę razy trzeba będzie przyjechać. No ale na razie trzeba robić tym, co się ma, no nie? Przecież tu praktycznie nie wiem, czy łyżka wejdzie. Łyżka wejdzie może. Czasowo 23 minuty. Kurde, inwestujemy w tego większego? Nie, no trzeba zainwestować większego. To jest za małe już na to gospodarstwo. Co to sprzedać od razu? Dobra, lecimy. Połowa pniareczkę. Znowu, bo ta trochę jest za słaba. No to jak były takie dwa małe pola, no to się robiło, a teraz trochę się powiększyły i problemy są. A kasę mamy, no to inwestujemy, no nie? Bo żebyśmy kasę nie mieli, to byśmy nie inwestowali. Tu będzie fajnie kiedyś zrobić pole. Tylko teraz pytanie, czy jest wapno? Wapniareczki. Co 30 tysięcy? Nie wiem, na co to kupić. Inwestujemy. To nawet 14 tysięcy wejdzie. I teraz jest, mam pytanie. Czy wapno? Nie wiem, trzeba zasypać go. Bo to 12, 14 to, no to może praktycznie starczyć na to wszystko. A przy okazji tam się zasypiemy swoim. A zrobimy dwa pola, no nie wiem, zobaczymy. Bo tu... Nie, no go zasypę do pełna, to raczej starczy. Szkoda, bo trzeba się po wapno wybrać niedługo. Ciekawe, czy te skały da się też przerobić.
Tak, to za ten czas, co sobie dojadę i sobie go zasypę, to wtedy nawet nie wiem, czy byśmy połowy zasypali. 14 łyżek. I pyk. Zasypiemy to sobie. A tu takie wapno się skończyło. Czemu się nie da ładować? Może to nie tutaj jest? Ja chcę wapno! Kurwa, mać. To jest jakiś ułomny. No stacja wapnowania. Idź. Dobra, idź te pidziet. Chyba, żeby zasypać się nie da. Zobacz, co jest dalej. Nie no, pierdola. Zasypać też się nie da, idź te pidziet. Kupię. No tu kurde. Nie wiem, teraz będę myśleć nad budową, ale to chyba raczej będę inwestować. To się kupi. I znowu sobie przerobimy na takie kurde, jak tam wcześniej zrobiliśmy. I będzie zajebiście. Równiutkie. Może jakiś traktor się wykupi. Trochę większy. Niż teraz, co mamy. Szkoda, bo straciliśmy znowu czas. Trudno. Przez ten cały dzisiejszy odcinek praktycznie, że zasialiśmy tylko. Zapryskaliśmy. No to w kolejnym odcinku będzie wapno. To sobie przed tym odcineczkiem przywieziemy sobie to wapno. Teraz to nawet już nie będę się brać za to wapno, bo i tak nie skończę, a chociaż będzie krótszy odcinek, to się szybciej wstawi. Chyba, że 26 minut. Dupa. Zasypiemy sobie inną. Szkoda, bo jakbym wiedział, to mi sobie tego większego od razu kupił. Kurde, mam znowu złe miejsce na ławku. Ale ogólnie, jak wam się będzie podobało, to co zrobiłem, to sub musi być zostawiony i łapeczka w górę też musi być zostawiona. Byście się nie spodziewali, że ja to zrobiłem. O, ktoś napisał. Ładny. Było jakaś koleżaneczka napisała. No i ciebie jedna 13 jest pechowa. Bo miałem zaplanowane, a tu cygnie zrobiliśmy. O, dobra, i sobie teraz będziemy tak pod kątem brać. No, trzy łyżki już są. Dobra, będzie. Lecimy, to rozwalimy. I to już będzie ostatnia rzecz, jaką zrobimy.
Nie będziemy kończyć ten odcinek. Cyk, cyk, cyk. To chyba teraz, jak mi się wydaje, to będzie. A no, tak myślałem właśnie. Będzie większy rozrzut. Co? Nie ma większego rozrzutu? O co chodzi? O co chodzi? Ja chciałem większy rozrzut. Chyba rzucimy te 2,3 to 2300. Rozsypiemy to sobie ładnie. No tak, zasypa więcej niż wcześniej. Bo tak to na wcześniej to chyba mniej zabrała. Czy więcej? Odcinek będzie albo w czwartek, znaczy w czwartek już będzie. Czyli w kolejnym odcinku go zasypiemy. I sobie to zrobimy. Bo to jest praktyczne, no i siebie raczej będziemy już lecieć. Pojedziemy sobie wtedy, jak sobie to raczej, no kurde. Jak sobie, kurczaczki, co miałem powiedzieć. A jeśli sobie na, no czyli wapno rozwalimy, to później sobie od razu będziemy i puszczę pracownika, żeby od razu się nosiał i kultywatorował. A ja sobie będę kultywatorować. No ja później sobie siać samemu, nie? Dobra. Jeżeli będzie wam się podobało, to zostawiajcie łapeczkę w górę i subskrypcję, siemaneczko i dzwoneczek.